Cześć, manko, z tej strony Lides, witam w 13 odcinku z serii Farming Simulator 2022. Seria się nazywa oczywiście od wódki do gotówki. W dzisiejszym odcinku klas Arion 610. Piękny nasz klasiur, trochę ubrudzony, ale no, roboty jest co niemiara. Przywiózł nam maszynkę na testy. Maszynka powinna być podpięta do zetora, ale zetor jest podpięty już pod rozsiewacz do nawozu, bo dzisiaj może rozsiemy już jakieś pierwsze nawozy pod rzepaczki. I dzisiaj będziemy zgrabywać to siano, które już było koszone. Maszynka Kvernelanda oczywiście 700 TA 753C. Maszynka jakaś może nie najnowsza, no ale cóż, widzowie, co wam mogę powiedzieć. Taką mi dali na testy, ja też za bardzo nie chciałem, bo to się później wiąże z tymi, że może trzeba kupić tą maszynkę, a oni mówią, weź wytestuj, bo kupca prawdopodobnie ją na nią już mają, ale żebym ja ją wytestował, co mi się w niej podoba, co nie. Na razie na te łąki, co ja mam, to starczy tamta maszyna, tamten sprzęt zielonkarski, co ja mam, na tą łąkę, co tutaj, jak tutaj jest, to może by się taka zgrabiarka przydała, ale na razie likwidacja tej łąki, bo niepotrzeba jest tyle mieć, tak dużo niepotrzeba jest mieć łąk, bo tutaj wystarczy, żebym raz skosił, to powinno mi starczyć na cały sezon, bo na razie tych zwierząt nie ma zbyt wiele, wam powiem. Tak sobie dookoła to obgrabimy elegancko tego. Mam nadzieję, że będzie wszystko high i łolololo i bez mijaków, to jakoś to mi się uda zrobić. No co, kukurydza miała być do koszenia, jednak nie jest kukurydza do koszenia. Trochę się zdenerwowałem z tego powodu, że kukurydza nie jest do koszenia, ale to pff, co ja wam mogę zrobić. Taki jest już Farming Simulator. Ja bym chętnie skosił, a tak to jeszcze kukurydzka będzie stać na polu. Ile ta kukurydzka jeszcze będzie stać na polu? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, naprawdę wam nie powiem, bo nie wiem sam. W razie to niech stoi, tu inne prace są. Miałem już nie nagrywać tych zbierań, tego wszystkiego z sianem, ale no, co wam mogę powiedzieć? Ogień musi być, a widzę, że te odcinki z sianokosami was też nie zanudzają, więc czemuż by nie. Maszynkę odstawię pierw na gospodarstwo, bo może jeszcze jakaś usługa będzie poza odcinkiem, bo na odcinku nie chcę za bardzo robić jakichś usług, a poza odcineczkiem już jeszcze może bym co zarobił na tej maszynce, ale to jeszcze nic nie jest potwierdzone. Ło, ale lag. Bardzo gdzieś się ścinki mam. Z jakiego powodu to sam nie wiem, ale no, trochę mnie to denerwuje z lekka, ale no cóż. Ale no cóż wam powiem. Słoneczniki, jak widać, jeszcze stoją, jeszcze jest sierpień, 13 sierpnia. Nie wiem, miałem ustalone na 10 tych dni, a jest już, a jest do 15 znowu, nie wiem. Coś się tak pierniczy, chrzani mi się to coś. Bardzo mnie to drażni. Nie wiem dlaczego tak się robi, ale tak być nie może. Bo to jest nie po mojemu. No. Rzepaki będą siane. Tu najbardziej na tym polu chciałbym zasiać rzepak. Tylko tu muszę zebrać tą trawę. W przyszłym odcinku będzie orka prawdopodobnie tego kawałka. Nie wiem, jak ja to będę orał, bo z pracownikami tu może na tym kawałeczku być ciężko, żeby mi to zaorali. Ale ja tylko to bym te od grząby parę razy sobie objechał. Tu elegancko. Zobaczymy. Bo Klasiur może będzie robił
Nie, Klasiur może nie będzie robił orki. Orkę zrobi się Steyr, a Klasiur będzie Sioł. No. Jak będzie co do Sionia, to Klasiur będzie Sioł. Tam już widziałem, że mi się w szklarni sałata i pomidory zrobiły. Będę musiał odstawić paletę, póki sezon jest. Poza sezonem będziemy to sprzedawać i liczyć siano, siano. No. Rozglądam się już, jak mówiłem, za jakimś opryskiwaczem fajnym, ale zobaczymy, co to przyniesie. Nawet za jakimś biarckim, czy coś w ten deseń, żeby ten opryskiwacz Gino był, bo tak to ciężko sprawa. Ciężko sprawa z tym wszystkim, ale no, jakoś się daje radę. Bardzo wam dziękuję za dobry odbiór tej serii. Nawet się nie spodziewałem, że ta seria będzie aż tak mile przez was przywitana. Sporo wyświetleń pod filmami. Cieszy mnie to bardzo. Bardzo mnie to cieszy. Ostatni już przejaździk, jeszcze w tamtą se zrobimy. To pole jest też takie dziwne, nie wiem w którą stronę. Tu są łączone trzy kawałki, nie wiem w którą stronę co robić. Ciulisz w to. Jeszcze tu. Dobra. Składamy machinerię. No i zjeżdżamy na fermę. Tu sobie przez pole przejedziemy, bo to i tak tylko zagruberowane. Nic więcej tu nie było robione. Łolololo. Żeby nie zahaczyć. O pieruna, co ja robię? Chyba piony. Cyk, elegancko, niech se stoi. Sztejerek tam jest. Też niech sobie stoi sztejerek. Tu już naszykowany na rozsiew nawozu. Ciekawe, kiedy będzie ten rozsiew nawozu, tylko to mnie zastanawia. Bo tak na razie to ciężko z czasem i ze wszystkim. Ale może kiedyś nadejdzie ten moment i będzie wszystko elegancko high. Dobra, tu też przez to pole. Nie wiem, odkąd my sobie to zaczniemy. A zaczniemy sobie odtąd. Zobaczymy, co to w ogóle będzie. Bardzo by mi zależało, żeby to siano było. To jest chyba trawa. Kurde, przecząsałem. I... co jest? To jest trawa. Przeciąsałem, trzymałem tyle dni. Ciul wie, co jest z tym nie tak. Raz mi się udało zebrać siano i teraz huk wie. Nie wiem, zbierzemy już tak, jak jest. Pozwozimy to poza odcinkiem i zobaczymy, co z tym robić, bo już mnie drażni to powoli. Że się cały czas trawa robi, jak chce siano. Nie wiem. Wkurza mnie to bardzo. Już tej trawy ile mam? W pierony. Ogień, ogień. Ogień na tłoczki. No i elegancio. Teraz byk. I cyk do przodu. I ogień. Możecie napisać, czy byliście na Agrotech Kielce. Jak tak, to w który dzień. I czy wam się w ogóle podobały targi w Kielcach? Ja byłem, miałem wam nagrać relację z tych targów jakąś. Ale tyle osób na tych targach było, że ludzie... dajcie spokój. Ja byłem akurat w niedzielę. Bardzo, bardzo, bardzo dużo osób, mogę wam powiedzieć, że było. Więc nawet nie było się co pchać do niektórych ciągników, maszyn. O. Masakra po prostu.
ale też ciepło było, każdy chciał zobaczyć, no w sumie z jednej strony fajnie, no to że jest spore zainteresowanie tymi targami, ale za dużo osób według mnie, jakby tak z dwa weekendy były, znaczy dwa tygodnie i jeden weekend tak, drugi tak, to by było fajnie. Tam jakieś łączki czy coś. Pieron wie co tam jest. I rurę do przodu. Właśnie nie wiem czy jak będę miał belesiano kiszonki, to kukurydza jakby nie zastępuje tego, więc zobaczymy. Znaczy czy kukurydza nie zastępuje belesiano kiszonki. O, jeden pies. Że jak mam sianokiszonkę, to w farmingu nie jest tak, że już kukurydzy muszę, mogę chyba nie mieć. Więc zobaczymy. W tym roku kukurydzę zrobimy oczywiście. Ale w przyszłym roku zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko w praniu. Się okaże. Pari, pari, pry, pru. Pari, pri, priu. I cyk. I rura do przodu. Sobie jedziemy teraz tu. Se tak to zrobimy. Trochę tej belek będzie, ale dobrze, że nie za dużo, bo by mnie soczepało chyba. Jakbym musiał tyle tych bel zbierać. Jeszcze jakby było to siano, to git, ale jak jest trawa się robi, to kurde, widzowie. Co jest z tą grą nie tak? Takie jest moje pytanie. A dojedziemy sobie jeszcze bieg. Do góry. Cyk. Cyk. I do przodu. Dla mnie akcja fajna. Akurat prasowanie lubię. Jak w farmingu, tak i w życiu realnym bardzo mnie prasowanie... Bardzo mi się prasowanie podoba w ten sposób, to powiem. Ciekawe, czy jakbym tu gruberem wjechał, to by było dobrze wszystko. Ciekawy jestem bardzo. Ale może co, nie będziemy próbować, bo to nie ma co. Cyk. Dzisiaj chyba wyjdzie taki trochę jeden z dłuższych odcineczków, ale no. Ale no co, jak, co mam zrobić, no. Jak mus to mus. Musi być dobrze. Ciach tu. Ale coś ten, ten klasiu się tak dławi trochę tak. I schodzi z obrotów, tak brrr, robi, no. Do przodu, rura. I ostatnie dwa przejazdy, dużo saren, tak jak w realnym życiu, tak jak i w farmingu, sarny, sarny, sarny. Coś trzeba z tymi sarnami wreszcie zrobić, wystrzelać to, bo to
To jest takie dziadostwo, chodzi po tych polach, niszczy uprawy, no. Jeden powie tak, drugi powie tak. Dla mnie dziadostwo, bo niszczy uprawy, bo u nas w naszych rejonach jest tego bardzo dużo, niszczy wszystko dziki, to samo jelenie. Odstrzelać i tyle w temacie. I będzie już bez żadnych komplikacji. No nie. Może jest gdzieś tam. O tu. Większa kępka, to zbierzemy. Żeby już tabelka była. Elegancko. Tak więc widzowie, tym pięknym widokiem wypuszczającej się belki z klasa Rolanta, żegnam was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć, siemano.